Siemanko, witajcie. Na filmie możecie zobaczyć samolot Boeing C-17 Globemaster 3. Na wstępie taki disclaimer, latające samoloty są widoczne na ogólnodostępnych radarach internetowych, a filmy publikowane są z kilkutygodniowym opóźnieniem, także nie zdradzam żadnej tajemnicy wojskowej, ani nie szpieguję dla Rosji. To dla takich nadgorliwych. C-17 jest ciężkim, odrzutowym, wolnonośnym górnopłatem o właściwościach skróconego startu i lądowania, przeznaczonym do transportu strategicznego i taktycznego. Kadłub o konstrukcji półskorupowej, owalnym przekroju, hermetyzowanej kabinie pilotów i przestrzeni ładunkowej. Załoga składa się z dwóch pilotów i technika ładunku. Samolot może przewozić maksymalnie 134 żołnierzy lub 48 rannych na noszach. Maksymalnie około 77 ton ładunku. W tylnej części kadłuba po obu jego stronach znajdują się drzwi, przez które desantowani są spadochroniarze. Poza drzwiami desantowymi znajdują się jeszcze trzy pary wyjść awaryjnych. Maszyna wyposażona jest w instalację do pobierania paliwa w locie. Podwozie umożliwia lądowanie na lotniskach o słabo utwardzonych pasach z dość dużą prędkością opadania. Jednak z uwagi na brak systemu centralnego pompowania kół podczas lotu, C-17 nie może obniżać przed lądowaniem ciśnienia panującego w kołach, tym samym nie może operować z lotnisk pustynnych, plaż i lądowisk o gruntowej powierzchni. 4-dwuprzepływowe silniki turbowentylatorowe z ułatwiającym manewrowanie na ziemi odwracaczem ciągu zamontowane na pylonach pod skrzydłami. Cyfrowe sterowanie z wykorzystaniem układu fly-by-wire opracowany przez firmy General Electric i General Dynamics. C-17 Globemaster miał stanowić uzupełnienie maszyn Lockheed C-5 Galaxy i Lockheed C-141 Starlifter i wraz z C-130 Hercules przewozić wojsko wraz z wyposażeniem w bezpośrednie rejony walk. Korzystając przy tym lotnisk polowych, bez rozbudowanego zaplecza techniczno-logistycznego. Jeśli odcinek się podobał, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, o ile jeszcze tego nie robicie. A ja Wam dziękuję za obejrzenie i trzymajcie się, cześć, pa!